Małgorzata Parys, witam serdecznie w programie Gość Dnia, a dziś naszym gościem jest Adam Michalik, nasz dziennikarz sportowy, a także organizator turnieju piłkarskiej niższej ligi Cup. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Wielki sukces. Wasz turniej został najlepszą imprezą Zagłębia Miedziowego. Zobaczmy najpierw materiał wideo. Bardzo długo wydawało się, że do samego końca będziemy świadkami zażartej walki w plebiscycie na najlepszą imprezę sportową Zagłębia Miedziowego w 2016 roku. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna i turniej piłkarskiej niższej ligi Cup organizowany przez naszą telewizję wręcz zdeklasował całą konkurencję. Jest to na pewno dla nas duża nobilitacja do dalszej pracy. Z Adamem, organizując pierwszą edycję tego turnieju, mieliśmy swoje jakieś tam nadzieje i myślę, że udało się je spełnić jak na pierwszą edycję. Jak widać, udało się wygrać plebiscyt podsumowujący wszystkie imprezy w Zagłębiu Miedziowym w 2016 roku. Jesteśmy zwycięzcami. No i na pewno jesteśmy z tego dumni. To też mobilizuje nas do dalszej pracy. Sukcesu związanego z turniejem nie byłoby, gdyby nie całoroczna emisja programu w regionalnej telewizji. Jednego nie byłoby bez drugiego. Gdy półtorej roku temu z Adamem rozpoczynaliśmy projekt piłkarskiej niższej ligi, wierzyliśmy, że spotkają się z aprobatą wielu klubów tutaj z regionu i nie pomyliliśmy się. Ten turniej był takim zwieńczeniem pierwszego sezonu naszej pracy, no i okazał się wielkim sukcesem. Tego wyniku, tej nagrody nie byłoby właśnie bez tych ludzi, którzy na co dzień pracują w klubach, które grają i które wspierają nas od samego początku, i im dziękujemy najbardziej za to, że oddawali swoje głosy. No i ten sukces jest nasz wspólny. Pokazaliśmy siłę piłkarskich niższych lig. Organizatorzy zawodów i twórcy telewizyjnego programu przekonują, że nie zamierzają osiąść na laurach i w tym roku chcą zorganizować zawody na jeszcze wyższym poziomie. Na pewno powód do dumy, ale także mobilitacja do kolejnej pracy. No, chcemy już myśleć o kolejnym turnieju drugiej edycji. No, chcemy, żeby była na pewno zdecydowanie lepsza. No, 24 drużyny nas nie satysfakcjonują. Chcemy ściągać kolejne zespoły. Jesteśmy po pierwszych rozmowach z niektórymi zespołami. No i liczę, że nie tak jak było teraz 6 powiatów, no to będziemy szli coraz dalej. W konsekwencji w kolejnych latach zorganizujemy nie tylko najlepszą imprezę na Zagłębiu Miedziowym, ale na całym Dolnym Śląsku. Wręczenie nagród nastąpi na balu Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego roku 2016, który odbędzie się 4 lutego 2017 roku w Legnicy. Tegoroczną muzyczną gwiazdą wieczoru będzie zespół Phil. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Jak na pierwszą edycję tej imprezy, to na pewno duże wyróżnienie dla Was. No tak, trzeba to przyznać, że wielkie wyróżnienie. No, gdyby ktoś nam tak naprawdę rok temu powiedział, że będziemy po takim okresie robienia programu, zorganizujemy turniej i tak bardzo rozpropagujemy te niższe ligi, no z całą pewnością ani ja, ani Radek byśmy nie uwierzyli w to. No nam się udało, no dzięki wsparciu całej telewizji, no bo tutaj należą się wszystkim podziękowania, bo tak jak było w materiale, to nie tylko sam turniej, ale to naprawdę ciężka praca przez cały rok, no te blisko 60 odcinków programu, które zrobiliśmy już, no to włożone to było sporo energii, pracy całego zespołu tej redakcyjnego. No a turniej to było takie oczko w głowie, które chcieliśmy zrobić. No na pewno nie można by było zrobić tego turnieju i nie można zapominać w tym momencie o dwóch instytucjach, naprawdę Regionalne Centrum Sportowe i pan Romuald Kujawa, który bardzo mocno nam pomagał, no i ZZPD Górnik Lubin. No to te takie dwie organizacje, które nas najbardziej, jeśli chodzi o organizacyjnie, wspomogły, no wielu sponsorów, no ale już nie będę wymieniał wszystkich po kolei, no wszyscy wiemy, kto nas wspierał i na pewno chcemy, żeby nas wspierali w kolejnych i na pewno nie usiądziemy o laurach, tak jak było. I zdobyliście przewagę dosyć znaczną nad drugim miejscem. No tak, drugi mikołajkowy turniej organizowany przez OZPN w Legnicy i Urząd Miejski w Legnicy przez pana prezydenta Krzykowskiego, no stracił nas bodajże 11% niespełna, więc naprawdę jest taka miażdżąca przewaga. W pozostałych kategoriach te różnice były troszeczkę mniejsze. No cieszymy się, bo to pokazuje, że nasz projekt idzie na pewno w dobrą stronę, idzie w stronę tego, żeby rozwijać dalej, stawiać na te niższe ligi, no i na pewno tego chcemy, no tak jak wspominam, co ciągle jak mantra mogę powtarzać, no nie chcemy osiadać na laurach, chcemy robić dalej, chcemy dalej unowocześniać, rozwijać ten projekt, no i czekamy na kolejne takie aspekty, które no, pomogą nam to robić. Jak idą przygotowania do organizacji drugiego turnieju i kiedy będziemy mogli usłyszeć coś więcej na ten temat? Teraz już mogę zdradzić, wydaje mi się, że już tak pierwszą
Pierwszą taką datę, w którą celujemy, to jest przedostatni weekend lipca, to jest bodajże 21-22 dzień lipca. No wtedy będziemy chcieli zorganizować drugą edycję naszego turnieju. Już myślę, że możemy pomału zapraszać drużyny. W najbliższym czasie będziemy poszczególne informacje przedstawiać tym zespołom. No, chcemy zacząć organizację tą zdecydowanie wcześniej niż w poprzednim roku. No, naprawdę dużo, dużo pracy jest przy tym, a biorąc pod uwagę także to, co się dzieje na co dzień, czyli to, że pracujemy przy programie, pracujemy przy rozwoju telewizji, by stawała się ona coraz lepsza, no to musimy zabrać się za to zdecydowanie wcześniej. No bo tak jak wspomniałem, tak jak już powiedziałem, materiał nie zadowala nas miano najlepszej imprezy na Zagłębia Miedziowego, co jest naprawdę bardzo miłe, no ale chcemy rozwijać się dalej, ściągać zespoły nie tylko z tej z regionu, ale i z całego Dolnego Śląska. Ja życzę Ci powodzenia, a proszę powiedz, zanim zorganizujecie swój turniej, przed Wami w lutym kolejny. No tak. Organizowany przez Regionalne Centrum Sportowe. No tak, fajna inicjatywa, kolejna nasza wspólna RCS-u i telewizji, programu piłkarskiej niższej ligi RCS Cup. No, w tym roku zagramy w tym turnieju jako telewizja. Będzie można zagrać z nami w piłkę, porozmawiać, dobrze się pobawić. Na pewno będzie sporo czasu na to, żeby właśnie takie luźniejsze rozmowy, no, na które nie zawsze jest czas. No, wiemy, często jest tak, że jedziemy w jedno miejsce, uciekamy do drugiego, nie mamy czasu rozmawiać z tymi drużynami. No, a tutaj będziemy tak naprawdę na cały dzień do dyspozycji wszystkich zespołów, będziemy z nimi rozmawiać, wymieniać się jakimiś tam opiniami. Na pewno będziemy gromadzić informacje, które wykorzystamy w kolejnych odcinkach naszego programu. No i nie zabraknie także naszej telewizyjnej kamery, więc kolejna okazja, by pokazać swój klub czy swój zespół, no, w jak najlepszym świetle, no bo o to wszystkim chodzi. No, wiemy, jesteśmy świadomi tego, że osoby zarządzające tymi klubami to są fani piłki nożnej, nie pobierają za to pieniążków i oni się tym bawią, my chcemy im to w tym pomagać i o to chodzi wspólnie z RCS-em lubińskim. No, nadajemy kolejną taką okazję. Wracając do Waszego programu, obecnie trwa przerwa zimowa w rozgrywkach, jednak niektóre drużyny już wracają do treningów. Kiedy zobaczymy pierwszy odcinek? Najprawdopodobniej, jeśli nie w przyszłym tygodniu, to już następnym powrócimy do emitowania naszego programu. Będą to już tak naprawdę relacje z tego, co dzieje się w poszczególnych zespołach. Sporo się dzieje we wszystkich klasach rozgrywkowych. Są transfery, są mecze sparingowe, więc jest o czym mówić. No, my także już naładowaliśmy te, można powiedzieć, akumulatorki swoje. Chcemy dalej się rozwijać, chcemy dalej wracać do tego tematu, no bo my się tym bawimy, to nie jest dla nas tak naprawdę praca, to jest dla nas zabawa, hobby, my tym żyjemy, także to nie jest tak, że przychodzimy do telewizji, montujemy co mamy do zmontowania, wchodzimy do studia, my tak naprawdę żyjemy tym 24 godziny na dobę, często odbieramy jakieś informacje, sprawdzamy je, no bo chcemy być takim tak naprawdę liderem informacji, jeśli chodzi o te piłkarskie niższe ligi w naszym regionie. No i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, by to osiągnąć. Planujecie jakieś zmiany, jeżeli chodzi o Wasz program? Być może szykujecie jakieś nowe niespodzianki dla widzów? My jesteśmy troszeczkę ograniczeni czasowo, jeśli chodzi o program, ale no, myślimy, mamy kilka takich pomysłów, które fajnie by było zrealizować. No zobaczymy, jak to będzie z czasem. No, teraz ciężko jest to określać, no bo była ta przerwa, nie było aż tyle pracy, którą mielibyśmy włożyć, no zobaczymy, jak sezon ruszy, pozostaną nam wolne siły, wolna energia do rozwijania tego programu, no to na pewno bardzo chętnie, ale na tej chwili opieramy się na dwóch takich fundamentach, program telewizyjny i tak naprawdę turniej, no chcemy dołożyć do tego jeszcze lepszą tak naprawdę promocję, więcej informacji na naszym portalu regionfan.pl. No i tam chcemy także zadbać o to, żeby tam jak najwięcej informacji, tych z pierwszej ręki, żeby nie każdy musiał czekać od razu do wtorkowego programu, ale także żeby na bieżąco mógł się zapoznać z informacjami dotyczącymi zespołów grających w najniższych szczeblach rozgrywkowych. W takim razie ja życzę Wam powodzenia, dziękuję Ci za rozmowę, a Państwu za uwagę. Do widzenia. Dziękuję.